realizowane na tle mechanie w czasie sąs na podlewę, położone z warsztatem dla rodziców. Dzieci spędzają tutaj 2 tygodnie, bardzo blisko domu, bo wioska Bulerun jest zlokalizowana tuż pod Warszawą. Właśnie celowo po to, żeby rodzice mogli nas odwiedzać, żeby mogli przyjeżdżać na wieczorne czytania do dzieci, żeby mogli towarzyszyć dzieciom w tym procesie adaptacyjnym. Po południu, po pracy przyjeżdżają do nas i część z nich czyta dzieciom książki na dobranoc. Z reguły są to książki Astrid Lindgren, ale również ich ulubione książki. Te śmiechy tutaj, które słyszymy obok, i te głosy, to są głosy rodziców, którzy biorą udział w warsztacie dla rodziców. Z tego, co ja widziałam i obserwowałam, to rodzice, mimo najpierw takiej obawy, czy te metody wyjdą w ogóle, czy uda się je zastosować, obserwowali też ciocie, w jaki sposób ciocie się zwracają do dzieci i sami też starali się, odważyli się stosować te metody w stosunku do dzieci. Nie tylko do dzieci, ale też na przykład w stosunku do swoich mężów albo bliskich, więc to też było takie fajne, że od razu były one ćwiczone, niekoniecznie na dzieciach, które tutaj były, ale również na nich. I z jednej strony, z drugiej strony właśnie takie to, że ciocie pokazywały, w jaki sposób można im chwalić dziecko, w jaki sposób zachęcać do współpracy, zachęcać do tego, żeby ono się bawiło w taki sposób, że to dziecko rzeczywiście jakby ma poczucie, że przejmie inicjatywę i samo coś stworzy. Zabawie mi się podobało, że zrobiliśmy wieżę i nasza będzie wyższa i nasza będzie pyszniejsza. I nasza będzie pyszniejsza. Jeszcze dodatkowe w nagrodę, że zrobiliśmy ją pierwsi, dlatego zjemy obie wieże. Jest nieprawda. Nieprawda. I żartowałem. W tej zabawie mi się podobało. I jeszcze bardzo mi się podobał ten pomysł z tą całą wieżą. Mimo, że się trochę rozpada przy najmniejszym puknięciu, to jest tu... Rozwaliło się kotę. To jest dobra. Ale w smaku. W tej zabawie mi się podobało. W tej zabawie mi się podobało. W tej zabawie mi się podobało. Mi się podobało na Bulerun to, że udało mi się przejść ponad 4 kilometry.